We wtorek w ręce suwalskich mundurowych wpadło czterech poszukiwanych. Choć słowo wpadło w dwóch przypadkach nie do końca jest adekwatne. Policja nie ujawniła co kierowało 36-letnim mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego, który sam zgłosił się do suwalskiej komendy. Mundurowi ustalili, że mężczyzna poszukiwany jest listem gończym przez warszawski sąd w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 90 dni. W drugim przypadku 32-latek nie pofatygował się do siedziby policji ale od razu skierował swe kroki do zakładu karnego. Służba więzienna wezwała policję, a ta ustaliła, że niecodzienny gość mieszkający na stałe w Giżycku faktycznie jest poszukiwany listem gończym za kradzież z włamaniem. Giżyczanin pomieszka teraz za kratami i na państwowym wikcie oraz opierunku przez okres 14 miesięcy. Pozostali dwaj poszukiwani wpadli przypadkiem, ale ich kary są istotnie mniejsze.